Cześć! Witajcie na kanale megadyskont.pl. Dzisiaj ze mną jest ponownie Eliza i razem spójrzcie, co rozłożyłyśmy, Eliska. Shopkinsy, nie? Cały zestaw Shopkinsów. Mamy, słuchajcie, wszystkie nowiutkie zestawy i to już jest seria siódma. Zaraz specjalnie dla Was wszystko otworzymy, abyście mogli sami się przekonać, jakie to fajne. To słuchajcie, zobaczcie, rozpakowałyśmy już wszystkie zestawy. Podobają Ci się, Eliska? Tak. Ładnie się są, nie? No pewnie, słuchajcie, Eliza się nie mogła doczekać, żeby je rozpakować. Ja Wam tak zdradzę taki sekret. No dobra, to teraz spójrzcie. Na samym środku mamy olbrzymi ogród razem z... Basenem. No właśnie, słuchajcie, mamy tutaj takie fantastyczne materace do pływania. Wszystko wygląda tak słodko i w sam raz jest dla naszych małych bohaterów. Mamy też rozłożone dwie części domku naszego. Słuchajcie, tu jest pierwsza część, spójrzcie tak z zewnętrznej strony, tak on wygląda. Jest olbrzymi, ale widzicie, ile tutaj jest miejsca. W środku zaraz Wam pokażę wszystko z wewnętrznej strony. Jest naprawdę tego sporo. A tu jest jeszcze druga część domku. I co najważniejsze, te części można połączyć, nie? Właśnie, o, tu jest jeszcze okienko takie, o, można trochę tak wykuknąć przez okienko, nie? Eliska, można? Można? Jak nie? Eliza spróbowała, słuchajcie, można, prawda? Da się. No dobra, to sprawdzamy, jak to wygląda w środku. To słuchajcie, poznajcie nasze małe bohaterki. Kogo masz, Eliza? Peppamint i Popet. I Popet, właśnie, super. Możemy je nawet, słuchajcie, tak obrócić, nie? Obrócisz nam Peppamint, super. Ale ładnie wygląda, nie? Jakie ma okularki jeszcze. Jeszcze można sobie ubrankę. No pewnie, można je przebierać, to strasznie ważne. Słuchajcie, ja mam po tej stronie, mam tak, mam Jessie Cake. Na pewno ją już kojarzycie, też tak słodziutko wygląda, nawet ma taką posypkę, słuchajcie, na swojej opasce. No i Bablisia, która ma pianę na włosach, bo się cały dzień dzisiaj kąpała. No to słuchajcie, zaczynamy od pierwszego domku, co? Pokażemy, jak wygląda w środku? Tak. Pokażemy, no jasne, spójrzcie. Wow, i kto tam w środku siedzi, co, Eliza? Popet i Pet. Popet i Peppamint, pewnie, że tak. Na samym dole, słuchajcie, po tej stronie mamy taką mini jadalnię i jest olbrzymi zielony stół razem z naszym świecznikiem, widzicie? Możemy go sobie wyjąć. Zobacz, Eliza, podoba Ci się świecznik? Tak, jest taki śmieszny i taki... Ma nawet takie buźki, nie? No pewnie. Krzesełka też mają buzie. A tutaj co jest obok? Tu mamy jadalnię i obok co jest na dole? Sypialnia. Sypialnia, a kto tam śpi? Popet. Popet czy Peppamint? Peppamint, no pewnie, słuchajcie, Peppamint tu śpi, to jest jej pokój, ładnie jest ozdobiony, a u góry, jak się wejdzie tu po schodkach, to co my tu mamy? Co? Kto tu mieszka? Popet, nie? Tak, i się obżera popcornem. Popcornem się obżera, no właśnie. Widzicie? Popet to taki mały obszar, tu och, nie chciała się przyznać, ale zjada mnóstwo popcornu, nie? Tak. Widzisz? Dobra. Ma włosy trochę jak ten popcorn. Ma włosy jak popcorn? Rzeczywiście, słuchajcie, Eliza ma rację. To czas na drugą część naszego domku, prawda? Otwieramy go, tak? W tą stronę? Dobra, uwaga, jest, słuchajcie. Ale tu wszystko pięknie wygląda, prawda? Kto tam na dole urzęduje? Bablisia, prawda? Ma pianę na głowie? Ma. Ma mnóstwo piany. I zobaczcie, jaką ma śliczną łazienkę. Jest jej miniaturowa wanienka. Nawet ma ręczniki tutaj ukryte. No i oczywiście swoją szafkę z mydełkiem, prawda? Musi mieć jakiś płyn do kąpieli, nie? No pewnie, że tak. A Eliska, co ty trzymasz, co? Schody. Schody, bo słuchajcie, musi się jakoś dostać oczywiście na pierwsze piętro. No to jak się dostanie do Jessie Cake? Trzeba schody przymontować. No pewnie, schody trzeba przymontować. Dobra, trzeba takie wczepić. Chyba bardziej w tą stronę jeszcze. Tak? O, super! Widzicie, jakie to proste? I nasze mieszkanko się trochę powiększa. Zrobiła już nam się klatka schodowa. Możemy wejść na górę. No i przyczepić całe nasze mieszkanko do kolejnej części domu. No to zobaczcie, na pierwszym piętrze mieszka Jessie Cake. I co ona ma w pokoju, co?
Łóżko piętrowe, plecak, no. Pizzę i kapcie. I kapcie, ale wszystko, słuchajcie, takich malutkich rozmiarów. Poduszka jest nawet z ogonkiem takim tycim, nie? Zobacz, i ma papcie. No tak, Eliza już pizzę porwała, słuchajcie, od razu. Pierwsze co? Pizza zabrana. Pokaż, jaka malutka jest pizza. Taki ma, no, ma nawet uszy, prawda? Tak. Ale słodko wygląda. Takie opakowanie. Mhm, właśnie, ma takie opakowanie. I spójrzcie, nasze łóżko piętrowe można rozdzielić. Ja to tak trochę podniosę i się nam tworzą wtedy dwa łóżka, więc Jessie Cake może do siebie zaprosić jakąś koleżankę na noc, nie? Tak. Oj, chyba papcie spadły. Chyba papcie spadły, słuchajcie, no nie szkodzi. I wtedy ma już dwa łóżeczka w swoim pokoju. Super! To spójrzcie, mówiłam Wam już, że nasze domki można łączyć. Więc jeśli macie więcej niż jeden zestaw, to możecie wszystko połączyć i zbudować olbrzymi dom. To super pomysł, nie? Tak. Podoba Ci się? Zobacz, Eliska. Tak. Wrzucamy, nie? Łączymy nasz domek. Ło, słuchajcie, Eliza zrobiła trzęsienie ziemi tam. O matko, Eliska, słuchaj, wyrzucasz nam wszystko z tego domu. Połączyłaś go? Nie. Poczekajcie, jeszcze raz. O, tak, trzeba go wczepić mocno, słuchajcie. O, trzyma się. To strasznie proste, ale Eliza, słuchajcie, zrobiła trzęsienie. Prawdziwe trzęsienie ziemi było w naszym domku. Dobra, plecak położymy na razie na łóżku. I spójrzcie, jaki wielki domek nam się stworzył. Możemy tutaj znaleźć miejsce dla każdej naszej laleczki. No i oczywiście umeblować domek za każdym razem inaczej, prawda? Tak. Mogą się wymieniać pokojami, nie? No co tam, niech się wymieniają, pewnie. To co, idziemy do ogrodu. No to popatrzcie, mamy również mały ogród. W sumie nie taki mały, nie? No. Podoba Ci się? Jest z basenem, co nie? Superowy jest basen, słuchajcie. Nasze laleczki mogą więc urządzić sobie takie mini pool party, albo po prostu przyjść się opalać. Mogą też przyjść na pyszne koktajle. O, Peppa Mint już czeka, słuchajcie, żeby jej zrobić coś pysznego, prawda? Zobacz, jak tu stanęła blisko leżaka. Może się na nim położyć. Tutaj ma miejsce, żeby sobie postawić swój pyszny koktajl albo truskawki, nie? Myślisz, że lubi truskawki? Co? Eliza chyba by zjadła truskawki, tak mi się wydaje, nie? No, widzicie po jej twarzy? Pewnie, że tak. Dobra, o, Popet zjeżdża na zjeżdżalni. Zjedzie do basenu? No, wrzuca ją do basenu. Uuu, wpadła, słuchajcie, do basenu. I teraz co? Poodpoczywa na swoim materacu. Słuchajcie, tak sobie może tu pływać. Basen jest dwupoziomowy. Tu jest taka trochę głębsza część. A tu jest płyciej, nie? Mamy też takie fajne girlandy, albo właściwie takie lampiony tu są ozdobione. No, świetnie to wygląda. I tutaj też. I tutaj też, no właśnie, jest drabinka do basenu. W ogóle basen jest ruchomy, więc możecie go sobie wyjąć i na przykład na trawie urządzić mecz, prawda? No pewnie. Dobra, i tu jest scena. I tu jest scena na przykład, dokładnie. I wtedy co? Możemy sobie połączyć cały nasz basen jeszcze do domku. To łączymy i będzie w ogóle olbrzymia posiadłość. To tak się już prezentuje cały nasz dom dla Shopkinsów, prawda? Olbrzymi jest, słuchajcie, mamy dwie duże części domku, plus jeszcze ogród z basenem. Każdy by chyba chciał mieszkać w takim fajnym domu, prawda? Tak. Podoba się nam, nie? Chciałabyś? No pewnie, że tak. Mogłabyś się kąpać teraz latem, nie? A zobacz, Popet się na przykład już teraz kąpie, nie? Ale ona ma super, no pewnie, to jej koleżanki mieszkają bliziutko, słuchajcie. No i nasz domek, co najważniejsze, możecie sobie jeszcze rozłączyć albo przyłączać w dowolny sposób, jak Wam się podoba. No i wtedy decydujecie, prawda, czy domek jest duży, czy mały. W dzisiejszym odcinku zobaczyliście właściwie cały unboxing, jak wyglądają nasze Shopkinsy z serii 7, która jeszcze nie wszędzie jest dostępna, ale my na szczęście mamy już wszystkie zestawy. Połączyliśmy je razem i wyszedł nam olbrzymi dom, prawda? Fajowy ten dom jest, słuchajcie. Wy w komentarzach napiszcie nam, co Wam się bardziej podoba. Czy może ta część tutaj, gdzie są mieszkania, gdzie są pokoje, czy może część ogrodowa razem z basenem. Pamiętajcie też o kciukach w górę. Mnóstwo kciuków zostawiamy. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!